chcecie być w tej koalicji. Mówi, Nowoczesna dogadała się z PiS-em w sprawie kształtu Komisji Śledczej w sprawie... Ja przypomnę, że to Grzegorz Schetyna się dogadał z PiS-em w sprawie sejmiku dolnośląskiego, a po drugie... Przepraszam bardzo, pierwsza informacja i komunikat, i przypomnę, tak było, że chodzi o Komisję Ambergold, to tak już od nas, a nie z PSL-u, nie będzie żadnego przedstawiciela w tej Komisji Ambergold. Kto to ustalił? Platforma z PiS-em. Tak było na początku, to było 2-3 tygodnie temu. Przypomnę, proszę zobaczyć nie tak dawne serwisy, być może również Radio Tok FM. My zaprotestowaliśmy, powiedzieliśmy, to jest skandal, że muszą być prezent. I poszedł pan do Grzegorza Schetyny i powiedział, Grzegorz, zrób coś, a on nic? Nie. Ja powiedziałem, że mi się to nie podoba. Że on to jest nie ma. Powiedziałem, że to się nie podoba, powiedziałem też publicznie w wielu miejscach i potem nastąpiła korekta. PiS ma większość, to przypomnę, to PiS podejmuje decyzję. Ja do mnie na pytanie, czy ja chcę 11 czy 9 posłów. Powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby była reprezentacja wszystkich klubów. 11 może byłoby lepiej, ale w tym momencie kluczowe jest to, żeby każdy klub był reprezentowany. Przypomnę, my jako Nowoczesna nie byliśmy w ogóle zamieszani w tą aferę, bo za aferę odpowiedział nie tylko rząd Platformy, ale również poprzednie rządy, które doprowadziły do sytuacji, że główny podejrzany, Marcin P., był w stanie założyć firmę, pomimo tego, że był skazany wcześniej, czyli nie zadziałał system sprawiedliwości. Po drugie, Komisja Nadzoru Finansowego zwracała uwagę na ryzyko, że ten Ambergold to jest piramida finansowa. Trzy, media bardzo dokładnie opisywały cały ten proceder, wskazując na niebezpieczeństwa i można zobaczyć gazety i wybuch afery, że to wszystko jest opisane. I nikt nie zadziałał. Państwo nie zadziałało. Jak ktoś jest skazany, podejrzany, może założyć linię lotniczą. Nie zadziałał, że to nie linię lotniczą. Panie redaktorze, jemu nie wolno tego założyć. Pełna zgoda. W ogóle nie, że jak można, tylko jemu to nie, to było niezgodne z prawem. Co do tego, że warto to wyjaśnić, to pełna zgoda. Tylko Grzegorz Schetyna powtarza, mówi, porozumieli się Petro Suski i Terlecki, jak ma wyglądać eliminowanie posłów do z Komisji Śledczej. A czy nie myśli pan, że Jarosław Kaczyński tam... Bo tak dobrotliwie się uśmiecha prezes PiS tam w Sejmie. Boże, dzieci, kochane, no grabki wam tam rzucę do tej piaskownicy i wy się pobijecie. Wasz pan, ale ja nie będę reagował na wasz czas. Wasz czas nieprawdziwy, z nikim się nie dogadywałem. Nie przewidziałeś takiej opcji. Nie przewidziałem. Nie przewidziałem, żeby naszych posłów było mniej. Proszę zobaczyć, że to jest wrócenie kotogony. I w tym miejscu wojuje od miejsca ginie. Że co? Ja nie się nie mówię. Że na przykład może być w szpitalu. Jeszcze raz, to jest taka zasłona dymna. Nie w szpitalu, bo sama wiesz, że ona chodzi do tej banki. To jest jakieś. To ja właśnie wysłałam SMS-a, żeby wiedzieć, czy ona w ogóle była właśnie tak dużego zagrożenia państwu zajmować się wyłącznie sobą. Jeśli nie prosić, tylko że to prawda, że skończyło. Ja niczego nie włączam. Ja wiedz, że ja się do elektryczności w ogóle nie dotykam. Ja niczego nie włączyłam sama sklepa. Trzymać się tylko we własnym gronie, ale otwierać inne środowiska, słuchać ludzi, myśleć o tym, jak można stworzyć Polskę, która jest optymistyczna, która jest Polską nadziei, w której ludzie myślą z optymizmem o przyszłości. I taką politykę chciałbym uprawiać po tym, jak PiS odda władzę, czy przyjmiemy władzę po PiSie. Kończę z tym, bo chyba Grzegorza Schetynę bardzo zawolał poseł Zembaczyński. Ona, żeby była w szpitalu, to ona by się odezwała. Ja tu raz dzwoniłam do niej. Napisałam, czy już wiadomo, co z Enko. No i dalej tam zabędę. Ale ty byłaś u niej wczoraj, to co już wiadomo? Słuchaj, nie byłam u niej wczoraj. Właśnie o to chodzi, że nie byłam. Nie miałam czasu, jak byłam badniona. Tu jest to łączenie, o, Ewa Grecja. Taka osoba w ogóle nie istnieje. Jeżeli u mnie przybywa jakaś osoba, to Jadwiga Grabowska, od razu trzeba tak było i nie kryć, bo to nie jest... No jest odłączony telefon oczywiście, odłączony telefon. Żeby była w szpitalu, to by potrzebowała pomocy. A ona nie potrzebuje, ma wyłączony telefon, bardzo dobrze gra. Tak, słucham, że w pewnych rzeczach można mieć taką samą interpretację, to pan przyzna. Nie, w końcu wygadałeś i włączyłam te opcje. Ja nie jestem opozycją dytalną. No to Mareczek cały czas tu jest i gada, niestety. 3 minuty temu posłałam SMS, ja nie wiem, czy wstała, bo może śpiewam. Że nijaka Jadwiga Grabowska wcale tu na Saskiej 42 mieszkania 14 nie przebywa.
nie mieszka. Jak ten zatylenek zabrać, bo już nie możesz poczekać jeden czy dwa miesiące. I nie nazywa się, nie broni jej. Nie broni jej, sama nie. Jestem. No to cicho już, cicho. Dobrze. I nie nazywa się Ewa. Ewa. I nie nazywa się Ewa. Żeby można było lepiej zarządzać tymi samymi pieniędzmi w ramach tej puli, które są. Na w Polsce jest dwa razy więcej pieniędzy. Ale jeżeli stara się, jeżeli... Pytanie, dlaczego nie można odkupić administracji? Się o zasiłek wypada o zasiłek. Czyli tylko się administracja. Wypada. Już idź. Wypada. Tak samo tutaj, jak będzie się chciało. Piłeczka krótka. Już cicho teraz. Staram się o zasiłek. To wypada. Rzeczywiście jest tak, że na poziomie wiceministra zarabia często nie jest dyrektor, który jest jakby formalnie pod nim. Natomiast to się wytłumaczy, trzeba się dogadać szczerze. I to nie może być tak, że tylko władza podwyższa sobie, tylko generalnie wszystko ma to się paść owoce tego wzrostu. A przypomnę, jeszcze kilka tygodni temu nie stracili na pieniędzy na podwyższkę, na pieniądze w centrum zdrowia. W związku z tym pytanie jest takie, czy to nie jest hipokryzja? W ogóle chyba widać, że coś nie tak, bo się zaraz wycofali. Zaraz się z tego wycofali. I skarga tych podwyższek wydaje mi się trochę nie fair. Znaczy, podwyżki powinny być razem z wzrostem gospodarczym, miarowo, rosnąć, a nie skokowo, i stąd nie zawód. Sprzeczne z tym obniżeniem wieku emerytalnego. Oczywiście to jest 80-70. Nie stać nas z dwóch powodów. Po pierwsze, kobiety będą miały znacznie niższe emerytury, może w niektórych przypadkach o 1000 zł niższe. A oczekiwam odpisu jednoznacznego informacji, bo ludzie powinni od rządu dostać informacje, a nie tylko propaganda. Jest pochłócona na tarcie. W najbliższych lat 140 miliardów złotych, przypomnę. 500 plus jest na kredyt, obniżka wychowawczego jest na kredyt, podwyżki dla rządu miały być też na kredyt. Pytanie jest o ustawę frankach szwajcarskich, puszczone z turbami. Jedyne. Co? Jak jest kryzys gospodarczy, fiskalny, państwo nie ma z czego finansować. Jedyne co ją interesuje, to spadek interesuje, to spadek i... Że można być jeszcze większym populistą. Znaczy, prawda. Jest taki, że Cypras przeprowadza referendum, czy przyjmiemy warunki, na których Europa nam pomoże. W referendum Grecy mówią nie, po czym muszą przyjąć jeszcze gorsze warunki. Odnośnie. Przykład Cypras, czyli premier Grecji, który właśnie okazał się dużo bardziej populistyczny niż poprzednie rządy. I Grecja cały czas jest w takim kryzysie, który mam nadzieję Polska się nigdy nie znalazła. To ostatnie pytanie, bo taki jest sondaż publikowany dzisiaj przez Rzeczpospolitą. Mówił o tym Grzegorz Schetyna, znowu do niego wrócę, że pytanie brzmiało, czy Donald Tusk powinien kandydować w wyborach prezydenckich w roku 2020, zdaniem Grzegorza Schetyna. Czy to wiadomo, jakie to jest tam ta miejscowość, ona do sądu jeździ? Będzie chciał kandydować, to trzeba będzie spokojnie o tym porozmawiać. Kandydat obozu antypisowskiego. No nieważne, nieważne. To nawet nie o to chodzi, bo to jest 150 km, to tak nie razy dwie. Taka jest kolejność. Nawet nieważne. Nie, no zgoda, tylko w czasie wyborów parlamentarnych być może Donald Tusk będzie jeszcze w Brukseli, a mógłby wybrać się na prezydencki. Wtedy czy warto stawiać na niego? Znaczy, wie pan co, to ja wolałbym nie mówić, co by było gdyby, tylko... Nie, tylko mówię, jaka jest kolejność wydarzeń. No tak, ale... Parlamentarnych na pewno nie będzie obecny. A prezydencki nie może... No dobra, no to jeżeli będzie skłonny startować, to wydaje mi się, że to jest bardzo poważna kandydatura, ale są też inne i trzeba będzie optymalnie ocenić, która ma szansę największą na wygranie. A przypomnę, najpierw są wybory parlamentarne i my chcemy przyjąć rzecz, żeby władze przede wszystkim parlamentarne, aby to wdrożyć prezydencki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ryszard Petru, lider Nowoczesny, był naszym gościem, a teraz władze przyjmują informację. Dziękuję bardzo. Źle. Poranek Radia Tok FM. Opieki. Ostatnie tchnienie Thomasa Edisona, wynalazcy żarówki, jest przechowywane we fiolce w Muzeum Henry'ego Forda w Detroit. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek. Od poniedziałku do piątku po 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka.
Reklama. Przesadziłem. Z tą karkówką wezmę coś na trawienie. Lepiej weź tabletki do ssania Medigestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigestan wraca do żołądka już zresztą, dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz proces mielak i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta mielizna sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica, nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Saska. Kiedy pierwszy raz usłyszałem stwierdzenie 42. Nie chciałem się zmieniać. 14. Świat idzie naprzód. Medycyna idzie naprzód. Nauka nigdy się nie zatrzymuje. Są leki i coraz lepsza terapia. Można walczyć z tym. Dla mnie to sprawa życia. SM. Walcz o siebie. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Odpowiednio podjęta terapia to szansa na normalne życie. Spędzi. Jeszcze niedawno, gdy Franka ugryzł komar, mały urwis wszystko rozdratował. A podczas zabawy w piasku łatwo o zakażenie. Radio pędzi. Słuchasz radio. Dziś czwartek, 21 lipca. Do końca 2016 roku pozostaje 163 dni. Słońce w Warszawie zeszło o godzinie 4.40, a zajdzie o 20.43. Dzień będzie trwał 16 godzin i 3 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 43 minuty. W Warszawie odbędzie się dziś spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Głównym tematem rozmów będzie przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie. Będzie to pierwsze spotkanie na szczeblu premierów po tym, jak Polska 1 lipca objęła na rok rotacyjne przewodnictwo w grupie. Wiceszef MSZ Konrad Szymański podkreślił, że premier Beata Szydło zaprosiła szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej, by podjąć pierwszą wspólną refleksję przed nieformalnym szczytem Unii Europejskiej. Odbędzie się on we wrześniu w Bratysławie. Słowacja sprawuje obecnie rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Poseł Konrad Głębocki z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych spodziewa się, że rozmowy w Warszawie będą dyskusją wstępną. W czerwcowym referendum Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Za Brexitem zagłosowało blisko 52% wyborców. Grupa Wyszehradzka to najważniejsze ugrupowanie współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Współpraca w ramach V4 opiera się na konsultacjach w ramach cyklicznych spotkań na różnych szczeblach politycznych. Sejm ma dziś powołać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem na to stanowisko jest dr Jarosław Szarek. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości we wtorek zarekomendowała wybór historyka na prezesa IPN-u. W poniedziałek kolegium IPN wyłoniła doktora Szarka spośród 4 uczestników konkursu. Profesor Tadeusz Wolsa, wiceprzewodniczący kolegium IPN, który przedstawiał posłom wynik, podkreślił, że dr Jarosław Szarek w ocenie kolegium jest najlepszym kandydatem na prezesa Instytutu. Dr Jarosław Szarek w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości wskazał na potencjał i dorobek naukowy, który jest w pełni wykorzystany. Jego uruchomienie wymaga odbiurokratyzowania, dodał. Ponadto w jego ocenie Instytut powinien wzmocnić edukację historyczną w Polsce. Sytuacja w Niemczech jest poważna. Należy spodziewać się kolejnych ataków terrorystycznych, szczególnie ze strony samotnych wilków. Jak to miało miejsce w Bawarii, oświadczył szef niemieckiego MSW Thomas Mesie. Według niemieckiego resortu spraw wewnętrznych dotychczasowe wyniki śledztwa wskazują na to, że 17-letni napastnik, który zaatakował pasażerów pociągów w Bawarii, działał sam. Uchodźca zaatakował w poniedziałek wieczorem siekierą i nożem pasażerów w pociągu regionalnym w okolicach Würzburga. Ranił 5 osób, z których 2 nadal walczą o życie. A przed nami jeszcze krótka prognoza pogody. W kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia deszczu. Po południu w rejonie Sudetów miejscami przelotny deszcz lub burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na krańcach północno-wschodnich oraz lokalnie na wschodnim wybrzeżu do 23 stopni, 28 stopni na południowym zachodzie.
Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Na wybrzeżu wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północny. W rejonach burz wiatr porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Maryja Bramą Miłosierdzia. Jasnogórskie pielgrzymowanie 2016. Gośćmi programu będą ojcowie Paulini, ojciec Mariusz Tabolski, definitor generalny zakonu Paulinów, ojciec Marek Tomczyk, kierownik warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę i ojciec Kamil Szustak, dyrektor radia Jasna Góra. Pierwsza część rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15, druga w Radiu Maryja o 21.30. Przy tej okazji zapraszamy również do udziału w sobotnich rozmowach, w których gościć będzie wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Rozmowy te rozpoczną się o godzinie 18.15 w Radiu Maria i Telewizji Trwam. Okno było otwarte cały czas, bo to otworzyłaś tu bezprawnie i teraz właśnie je zamknęłam. Jak przyszłam, wieczorem zamknęłam okno, więc nie gadaj i proszę mi nie wmawiać. Bo ja doskonale... Przed sekundą było słychać w radiu, jak zamknęłam okno. Także jest. Mówię ci dla wszelkiego, było otwarte i cisza. Już nie gadamy. Bo muszę ci wytłumaczyć, jak nie słyszysz, udaje, że jesteś głucha, że ci radio za głośno gra, nie cierpi swoich katolików, no to ci mówię głośniej, normalnie, tak, żeby się słyszał, do skutku, u świadków Jehowy jest do skutku, jeżeli pani sobie nie życzy, dziękujemy bardzo, do widzenia, miłego dnia, ale jeżeli pani nie rozumie, to pani musi usłyszeć. Czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory poznają, że prorok był wśród nich. Świeczka dla nich. Dobra, już teraz cicho. Sprawa załatwiona. Jedna, teraz następna. Idź mnie do jego proroka. Teraz następny. Tu nie ma proroka. Tego coś mi się wydaje, że się chyba na niego kreuje. Nie ma żadnego proroka. Pokonać ból. Nasz dziennik rozmawia z lekarzem medycyny, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. To jest tak, że zabili go i uciekł. Dobra, nic mi to nie obchodzi. Jestem dzisiaj w CPL-u, bo mam lekarza dekant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 
zapiszę, będę mieć więcej czasu teraz. Tylko dzisiaj nie mam czasu. Dzisiaj nie mam czasu. Dzisiaj do 9. Nie, 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 nie. Ja nie mam siły, ja tu nie będę chodziła w kółko. Takiego uwała. Do cepeleku. Kultura, nowoczesność, aktorstwo, tańce. To wszystko będzie przeróżne. Rozpoczynamy 25 sierpnia. Dobrze wiesz, gdzie ona jest. Dobrze wiesz. Chodzisz za nią, tam gdzie ona o 7 to i ty tam o 7. Tam gdzie ty o 7, tam i ona chodzi o 7. Dobrze wiesz. Dobrze wiesz, gdzie jest Edka. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Skłamałaś, ja to, że skłamałaś na mężczyznę. Warsztaty prowadzą specjaliści w tych dziedzinach. Bardzo dobrzy specjaliści. Kochani, podczas tych warsztatów pod tytułem Nowe Wino Kręgi, oprócz aktorstwa, mediów, polityki, kultury i tak dalej, będą specjalne warsztaty i te zaczynamy o dzień wcześniej, a więc 24 sierpnia. 24 sierpnia to warsztaty muzyczne. Zapraszamy młodzież muzykalną, młodzież, która kocha śpiew, młodzież, która gra na jakichś instrumentach, oczywiście z instrumentami. I te warsztaty prowadzi bardzo dobry kompozytor, muzyk, twórca między innymi zespołu Lumen. Bardzo w sposób piękny to robi fachowy pan Zbigniew Małkowicz z najbliższymi współpracownikami. A więc zapraszamy młodzież muzykalną już od 24 sierpnia. Kończymy 27 sierpnia też obiadem. Zaczynamy obiadem, kończymy obiadem, a w międzyczasie będzie też i modlitwa, i msza święta, i inne jeszcze zajęcia. Młodzież ma cały czas zajęcia, jest to bardzo intensywne. Będą mogli też ci, którzy jeszcze nie zwiedzali Torunia, zobaczyć Toruń, zobaczyć Radio Maria, zobaczyć telewizję. Zobaczymy, co jeszcze. I msze święte będą już w sanktuarium, nowo wybudowanym sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. A więc zapraszamy.
Jakie koszta? Może zapytacie. Może umówmy się, że z okładem sobie ci młodzi ludzie posiłki rano, w południe, wieczorem. Przynajmniej tyle. Będzie katana. A jego nie ma. To jest mówiki, to jest kalane. Do widzenia, proszę cię wyprowadzać. Do widzenia, nie wpuszczę, tylko do dziewiątej. Proszę cię wyprowadzać. Młodzież. Tu nie będzie sprowadzania żadnych bab tłustych. Żadna baba tu nie będzie, ja sama tego będę pilnować. Sprowadziłaś Ewkę, twoja wina. Proszę się wyprowadzać, proszę ją brać tam na wiosę i koniec. Sprowadziłaś, już się stało. Także proszę się teraz trzymać do tego. Dlatego w przyszłość kształtuje dobrze dzieci i młodzież. Stąd ta nasza inicjatywa. Będzie to zależy nam. Może ją postrzec. Na przyszłość naszych ojczyzn. Szczęść Boże. Sama widzisz, że kina to nie jesteś tylko ty. Po godzinie 8 słuchaczowie Maryja Tynktorzy mają włożone uchwały zapraszane, bo oddali cześć. Niech tam je wyda, a jeszcze będziemy musiała to odwrócić. Ja nie jestem w odróżnieniu od ciebie złośliwa. Ja nie jestem złośliwa, jestem konkretna. Jedną oszustkę, godzinkę, drugą oszustkę. Słucham, kto jest oszustką? To tak. Licz się ze słowami, licz. Ja to jej powiem dzisiaj opiece społecznej. Dokładnie powiem to, co tu i teraz. Ja pamiętam, co ja mówię i ja to powtórzę. Nie proszę traktować szacunkiem, szacunkiem. Ale już za długo tu mieszkasz, proszę wyloga. Będę mieszkała do tych, jak mi się będzie podobało, do czasu zrobienia co najmniej rezonansu magnetycznego, otrzymania wyniku. Bo być może mam... Gdzie dostała się do szpitala, to nie ma rynku. Nie ma jedno, żeby nic tego. Są dni młodzieży, my się teraz modlimy, a ty musisz zbierz. Do ja muszę, to ja to słucham, no właśnie o to chodzi. Będziesz mi poprogramował, a nie w ogóle na całym. Obrazek ze ściany tu położyć na środku i będzie obrazek dobrze. Obrazek ze ściany był zakurzony na parapecie. Jak masz sklerozę, to sobie wisi. Sklerozę masz ty. On był odplus kwiatek. I dlatego leżał i po to, żeby wisieć. Tu powiesiłaś gówna specjalnie, żeby odwrócić uwagę. Pamięć to my mamy jak tysiąc razy lepsza sobie wisi. Będzie leżał, będzie dobrze. Nic nie weźmie z tego domu. A ta grupa tu nie wejdzie. No a ta grupa tu nie wejdzie, to się zgadza. Malutkie chodzą, tak, to wszędzie włażą. I ona te książki wywali, bo one w książkach się robią. Ja się sama za to wezmę, nie bój się. Nie wiedziała, o co chodzi. Ja sama to zrobię. Nie gadaj. Jeszcze drogę do ciebie żywcem zeszłą, bo one bardzo szybko, bardzo szybko. Jak są malutkie, one nawet są odporniejsze, jak te stare. Cicho to bądź ty. Bądźmy cicho. Nic nie bądźmy, nic nie ogólniać. Tutaj wiesz, buja i lasa, nie nas. Mnie nie nabierzesz. Jeszcze bardzo przykre, żeś ty taka głupia, że ty nie wiedziałaś, że ktoś, kto całe życie studiuje, to nie może być głupi. No to się o tym przekonasz. Mówiłam, jedź na obiad do tego Markowskiego. Masz okazję. Nie ma jakiś kamień. Jak ci kurczaczek przywiózł dekoder, to możesz mu się odwdzięczyć. Bo jest okazja właśnie. Ale ty tak lubisz na odległość, tu się przylizujesz i wykorzystujesz tylko. Takie lubienie to wiesz. To jest diabelstwa, nie demagogia. A te słowa dawno są już tutaj na francuskiej, na saskiej nieaktualne. Ludzie tu handlują, sprzedają, ciężko pracują i nigdzie nie chodzą, nie szukają żadnych grantów oszustystycznych. Tylko ciężką pracą, zarobek, posada, miejsce pracy, telefon, proszę bardzo, zarejestrowany. Nikt nic nie kupi, żadnego telefonu na własność, nawet karty nie kupi, bo musi ją zarejestrować. Ludzie ciężko pracują i tyle. O tu sąsiadka mówi, ciężko pracujemy na to mieszkanie, bardzo ciężko, bardzo ciężko. Kartkę nawet napisały w drzwiach. Bardzo ciężko. Także dzisiaj dzień karteczkowy.
porodziła. Panna porodziła. Że wasza Panna porodziła. Proszę bardzo. Coś wspaniałego. Wspaniałe to jest wspaniałe. A co to było? Aha, no dobrze. To to też bierać tutaj do kupy. Dobra. Trzeba się dostosować. Jestem gościem, trzeba się dostosować. Koniec. Dostosowanie się, samo to słowo w sobie zabiera jedną stronę i drugą. Buja i las, a nie nas. Tak samo jak podanie. Poloniska mówi, proszę nie pisać słowo podanie, bo sama forma o tym świadczy, że to jest podanie. Tak, i tego mężczyznę żeś nabrała, oszukała. A niby w jakiś sposób. I on umarł. Tak.